Cześć, ja jestem Kador, a to jest kolejny gameplay z gry Farming Simulator 17, dokładnie mówiąc z serii trzeciej na mapce Estancia La Pacho. Na dzisiejszy odcinek zaplanowałem sobie orkę, lecz nie mam jeszcze czym tej orki zrobić, bo do tej pory nie kupiłem sobie żadnego pługa, a na samym początku rozgrywki żadnego pługa nie dostajemy na gospodarce, więc jestem zmuszony to zrobić. Orkę chcę zrobić dlatego, że on te tutaj pole, a dokładnie mówiąc jego część... O, właśnie już tej orki wymaga. No ja chcę mieć po prostu 10% większe plony, więc tą orkę sobie zrobię. No i tak, jeżeli chodzi o pług, to wybrałem sobie o ten tutaj, marki Amazone, bo no nic innego jakoś nie pasuje mi dobrze do tego tutaj ciągnika, który sobie kupiłem. Więc inne pługi to bez sensu, zwłaszcza te jakieś większe, więc kupię sobie ten Amazone. No i dobra, pług kupiony, więc zaraz będę mógł pojechać tam na gospodarkę i rozpocząć orkę, lecz zanim to zrobię, to jeszcze została mi jedna bardzo ważna rzecz do zrobienia, bo zastanawiacie się być może, dlaczego ten bizon tutaj stoi. A no dlatego, że przyszła pora na pożegnanie, gdyż chcę po prostu tego tutaj zacnego bizona już niestety sprzedać. Po prostu no planuję tą swoją gospodarkę rozwijać, a bizon... No jak człowiek by tego kombajnu nie uwielbiał, jakiego by nie miał sentymentu, to jednak no czas najwyższy, żeby się go pozbyć, bo trzeba kupić jakiś nowy kombajn, bo jest jednak, co jak co, ten bizon jest nie do końca niezbyt wydajny, więc po prostu czas pożegnania nadszedł. Żegnaj bizonie, dobrze mi służyłeś, naprawdę bardzo fajny kombajn. Bardzo się cieszę, że on w tym dodatku się pojawił, ale przecież to było oczywiste, że nie będę grać nim wieczność. Trzeba tą moją gospodarkę rozwijać i kupić sobie coś o wiele bardziej wydajnego. I właśnie chyba teraz będę chciał to zrobić, czyli kupić sobie jakiś nowy kombajn. Lecz zapytacie się, jak ja chcę kupić nowy kombajn, jak ja mam tak mało pieniędzy na koncie? Rozwiązaniem mojego problemu jest pożyczka. Tak, bo do tej pory to chyba... Nic jeszcze w ogóle pieniędzy nie pożyczałem, chociaż nie pamiętam, czy pożyczałem, czy nie. Tak czy siak jeszcze bardzo sporo mogę pożyczyć z banku. I teraz to zrobię. Ja tak, jeżeli chodzi o te pożyczki, to ja czasami farminguję, po prostu trzymam na długo, na czarną godzinę. Wiecie, jak mi zabraknie tam dosłownie paru czy parunastu tysięcy, to wtedy sobie pożyczkę wezmę. Aczkolwiek, no jestem teraz zmuszony ją wziąć, bo kombajn, który chcę kupić, jest naprawdę drogi. Dobra, chyba jeszcze nawet nie wziąłem maksymalnej pożyczki. Ale tyle chyba powinno starczyć, zresztą zaraz zobaczymy. Gdzie jest ten kombajn? O! I jeżeli chodzi o kombajn, to miałem taki dylemat, który by sobie kupić. I bardzo miałem taką dużą rozkminę, czy wybrać ten tutaj, Rosselmash, czy tego tutaj, Case'a. Case jest no jednak o wiele droższy, ale... Bo zobaczyłem jedną rzecz, ten Rosselmash jest fajny, ja chciałem nim sobie trochę pojeździć, lecz jedną rzecz zobaczyłem, gdzie jest header. O, tutaj jest. On ma 7 metrów. To jak miałem podczas ostatnich żniw dwa bizony, to łączna długość tak jakby headerów tego bizonu to była ponad 8 metrów, więc gdybym kupił ten kombajn, to w teorii on by był jeszcze mniej wydajny niż bizony, bo wtedy jednego miałem tego swojego, a drugiego wypożyczyłem na czas żniw, więc... No zrezygnowałem jednak z tego Rosselmasha i kupię sobie już naprawdę porządny kombajn. Chciałem, nie wiem, planowałem kupić na przykład tego, później tego, ale nie, jednak... Jeżeli chodzi o kombajn, to nie będę szczędzić pieniędzy i kupię już naprawdę porządny, bo to mi bardzo przyspieszy żniwa, a to jest jednak mój główny sposób zarobku na razie, więc kupujemy właśnie tego Case'a. Taką podjąłem decyzję. Może później się kupi tego, czy coś, nie wiem, to już w przyszłości, teraz nie będę o tym myśleć. Ważne, że teraz sobie kupię. I który to jest do niego header, bo... Oto chyba ten. 10,5 metra, no w porównaniu do 7 metrów to jednak różnica jest spora, no nie powiecie chyba, że nie. Dobra, kupujemy. No i pięknie, mamy już nowy kombajn, jest to ten sam Case, który pojawił się już w dodatku Titanium do farminga 13. Problemem jest to, że ten model chyba nawet od 13 nie został zmieniony, dlatego ja nie lubię za bardzo tych kombajnów Case'a. Bo naprawdę mi się wydaje, że ten model, wiecie, jakość tekstur modelu to jest jeszcze z 13 i to jest duży minus, ale no trzeba się po prostu przypatrzeć, żeby to zauważyć.
I to jest naprawdę duży minus, ale no chciałem po prostu kupić ten kombajn, bo też chcę kupić, tak jak mówiłem wielokrotnie, nie chcę mieć dokładnie tych samych maszyn, które miałem w serii pierwszej. I tutaj chcę kupić inna. Tego case'a nie miałem w serii pierwszej, więc... Fajnie, fajnie, niech tutaj stoi. Na dzisiaj nie mam dla niego roboty. Dzisiaj mam robotę właśnie moim nowym ciągnikiem. A tą robotą jest orka, więc pojadę teraz na gospodarkę, tylko sobie złożę pług w tryb transportu. No i można jechać. I ten kombajn jest jedną właśnie z takich pierwszych, takich poważnych inwestycji tutaj, bo no, początki są bardzo ciężkie tutaj. Były dla mnie, bo cały czas głównie robię to samo, bo nie mam maszyn, chcę zarobić. I to jest, ten kombajn jest jedną z takich naprawdę poważniejszych inwestycji. Ten ciągnik też był, ale ten kombajn, z tego kombajnu cieszę się jeszcze bardziej. Bo żniwa teraz będą o wiele bardziej, no o wiele szybciej mi będą te żniwa po prostu schodzić. Nie będzie to trwało tak długo jak mucenie na przykład bizonem. Czy nawet dwoma, i tak będzie szybciej. Tylko jest jeszcze problem, jeżeli chodzi o wydajność, na przykład jeżeli chodzi o siewnik, który posiadam. O właśnie, miałem pracownika zatrudnić. O, tutaj niech już sieje soję. Bo znowu trzeba będzie zrobić żniwa, no bo jakoś muszę tu kurczę zarobić na maszyny, no tak to jest. O, ten siewnik właśnie jest już trochę problematyczna dla mnie ta jego wydajność. W sensie chciałby się coś większego. Ja nie pamiętam, ile on ma szerokości. Momencik. On ma szerokość 3,6 metra. No to tak. Tak sobie bym powiedział. Tu jest bardzo fajny właśnie z dodatku platinum siewnik. 14,4, ale to gdzie to? 420 koni. No tu są siewniki z dodatku Horsch. Ten tutaj, ale to też jest bardzo duży. Te z dodatku Kun też. Nie, te to nawet są już za małe. No to Big Bad to odpada, więc trzeba będzie jakiś kurczę kupić. Tylko nie mam takiego żadnego, który był w dodatkach, który by pasował do tego, co ja teraz mam. Czyli, no nie wiem, z maksymalnie 6 metrów, bo ja nie mam aż takich silnych ciągników. Dobra, niech on sobie tutaj sieje, a ja w końcu jadę zająć się tą orką, bo ile można. No to będę musiał się zastanowić, jaki by tutaj siewnik sobie kupić, bo kasę teoretycznie mam. W sensie jeszcze chyba trochę mogę tam pożyczki wziąć. Plus jak ten siewnik sprzedam, to trochę bym miał tej kasy. No nie wiem, zaraz wejdę w sklep i się zastanowię, ale najpierw dojadę tutaj na pole. Właśnie co ciekawe, bo jak dobrze pamiętacie, ja na tej części, na jednej części pola posiałem inne zboże, na drugiej inne, rozgryziłem to taką miedzą, można powiedzieć, i tylko ta część po prawej stronie. O, właśnie wymaga orki. Ta tutaj część nie wymaga, ja w sumie nie wiem czemu, dziwna sytuacja. Nieważne, dobra. To jedziemy. No i tutaj jest bardzo taka dziwna rzecz, bo jak człowiek w farmingach orze, to zawsze jest przyzwyczajony, że co widzi? No jakiś czarnoziem widzi, a tutaj co? Ta gleba jest jakaś taka pomarańczowa, no jak to na południowoamerykańskiej mapce, więc to tak... Znaczy tekstura jest taka sama tej gleby po orce jak na tej... jak na Gold Crest Valley, tylko po prostu inny kolor. Tako wszystko wygląda tak samo, tylko zmienił się tylko i wyłącznie zmienił się kolor. Zresztą tak samo jak w przypadku gleby po siewie czy po kultywacji, to tutaj wszystko wygląda tak samo. No ten pług jest już taki całkiem spory, ale z tego co jak widzicie, ten mój sejm daje sobie radę. Znaczy się sejm, kurczę, nie pamiętam, czy gość nie czyta po prostu same. Bo ja go czytam same, no wiecie, po angielsku, ale to chyba jest... Nie pamiętam w sumie z jakiego kraju jest ta marka. Ale chyba się nie czyta go same, tylko ktoś mi kiedyś dawno temu zwracał uwagę, że się chyba czyta same. Tak po prostu. Nie wiem, no będę musiał to sobie sprawdzić. No ale tak czy siak daję sobie radę z tym pługiem. Myślałem, że może będzie trochę za duży, ale nie, jest git. Jak widać zresztą. No i chciałbym teraz na momencik zatrudnić pracownika i sobie luknąć na te siewniki. Więc ten co mam, tak jak patrzyłem, 3,6 metra, a wymóg 108 koni mechanicznych, tak jest jego wymóg. Na porównania początkowy siewnik na Gold Crest Valley, o tym tutaj, 3 metry, no to ten jest większy, to fajniej. To fajnie, bo na początku miałem już większy siewnik niż na Gold Crest Valley. Ale teraz jest dylemat, co kupić, no już coś naprawdę takiego, o... Przynajmniej ten, czyli 6 metrów, wymaga 180 koni.
A to na luzaku. Kurczę, zapomniałem, ile ten ciągnik za teraz sobie kupiłem, ile on ma. Kupowałem go w poprzednim odcinku i zapomniałem, ile on ma konia. Chyba wziąłem go 193, bo wziąłem chyba tą najmocniejszą konfigurację silnika. Czyli z tym tutaj siewnikiem marki Waderstedt dałby sobie radę, bo ten wymaga 180. Tylko że jego już miałem w serii chyba pierwszej, to chciałoby się coś... No, nie pamiętam, chyba miałem. To chciałoby się coś innego, ale tutaj nie mam takiego odpowiednika. Te z dodatku Big Bad to z oczywistych powodów całkowicie odpadają. Ten tutaj ma tylko 3 metry, z dodatku Kun. No tutaj to tak, abstrakcja. Tutaj 12-320, no nie, no to... No chyba będę musiał kupić o ten tutaj jednak. I on 52 tysiące. Ej, to ja już mogę go w sumie nawet chyba zaraz sobie kupić. A ten ciągnik stara? 150 koni? Serio? A nie, moment. A nie, 180, bo też go wziąłem w największy. To też sobie powinien dać radę z tym silnikiem. Kurczę! To ja mogę jeszcze tej pożyczki wziąć, czy już nie mogę? No gdzie jest ten bank? Chyba przeleciałem, dobra. O, koniec pożyczki, mam 27 tysięcy euro. Oho, jak niefajnie, trochę niefajnie. Ach, ile ja zarobię, jak sprzedam tamten siewnik? $14,000, no trochę więcej, jak go sprzedam pod sklepem. Więc, ajajajajaj, a może jeszcze to sprzedam, bo to chyba też nie jest mi za bardzo potrzebne, bo ten tutaj siewnik, ale mnie teraz wziął na jakieś takie planowanie. Tak, może bezpośrednio siać i... O, nie ma opcji nawożenia, a to trochę lipa, to mi się nie podoba, no ale i tak muszę go kupić, ale szkoda, że nie ma opcji nawożenia. Naprawdę wielka szkoda. No dobra, to spróbujemy chyba zrobić taką akcję. Stój. Zwalniam cię, gościu. Zwalniam cię na chwilę i chciałbym spróbować sprzedać właśnie ten tutaj siewnik. No i to chyba też sprzedam, bo to nie jest mi potrzebny ten tutaj agregat, więc... Jakby mi nie starczyło pieniędzy, to jego również sprzedam. A jak nie, to może jeszcze go z powrotem na gospodarkę przetransportuję, nie wiem, się zobaczy. O, i to też będzie bardzo fajna inwestycja, bo z 3,6 metra, ale jakoś dziwnie się z tym cofa, 3,6 metra będę miał siewnik 6 metrów. Duży upgrade, uwielbiam coś takiego. Dobra. No i dupa. Nie stać mnie, ten też muszę sprzedać. Kurczę, żeby zaraz się nie okazało, że jeszcze coś będę musiał sprzedać, żeby tamten siewnik sobie kupić. Bo to by była trochę lipa. No odkułbym się po najbliższych żniwach, owszem, aczkolwiek no trochę by to jednak... Nie fajne było jeszcze coś sprzedawać. Dobra, 54. Ile on kosztował ten siewnik? Bo ja już zapomniałem dosłownie chwilę. 52. Dobra, jest. Mam cię. Pięknie. Zostało mi 2000. Coś czujesz, jak ja pozatrudniam jeszcze trochę tych pracowników. A, jeszcze trzeba ziarno kupić. Znaczy, chyba mam trochę na gospodarce, ale dobra, już kupię tutaj. Jak pozatrudniam tych pracowników, żeby dokończyły mi orkę, czy też siew, coś czuję, że nawet będę na minusie, ale już po następnych żniwach powinienem się jednak odkuć. Dobra, tyle starczy, jedziemy, wracamy na gospodarkę. Ja miałem w dzisiejszym odcinku się głównie zająć orką, a tu patrzcie, no dużo rzeczy po prostu mi nagle do głowy przyszło, że... No w ogóle nie planowałem zakupu tego siewnika, to tak, planowałem tylko kupić kombajn, ale... A teraz sobie jadę akurat na skróty. Planowałem kupić tylko kombajn, ale no jak już mnie tak naszło, to czemu nie? I w sumie nie żałuję. Jak tylko dojadę, to zatrudnię pracownika i wtedy z powrotem wsiadam do tamtego sejma, żeby kontynuować orkę. Nie, no naprawdę bardzo fajny siewnik, o wiele szerszy. To na pewno. Fajnie też, bo ma tak samo jak tamten opcję
siewu bez wcześniejszego spulchniania, bo sam sobie glebę spulchni. Aczkolwiek, no tylko tym minusem jest to, że nie może nawozić i tyle. Właściwie ja sobie już zmienię ziarno na soję, żeby mi się zaraz tam nie zaczęła niechcący pszenica siać, bo tak czasami bywało. Jak tam idzie pracownikowi? No trochę zejdzie ta orka, bo te pole to jednak jest całkiem spore, a ten pług no nie jest jakiś najmniejszy, ale też nie jest największy. Więc trochę mu to może zejść. No dobra. O, a przecież tutaj nie ma opcji nawożenia, to ja będę musiał też jakoś nawóz rozsiać, ale nie mam nic, jeżeli chodzi o rozsiewanie nawozu. Nie mam opryskiwacza, nie mam nic, kurczę, ja nie wypożyczę przecież, bo mnie nie stać. Cholera, będę musiał coś wymyśleć poza odcinkiem, bo trzeba tutaj jakoś dać nawóz, bo no, polony są o wiele większe. No ale to po prostu będę musiał coś poza odcinkiem wymyśleć najwidoczniej. Dobra, wysiadam stąd. Tutaj już się niech tym zajmie pracownik. I wracam do tego ciągnika, żeby tą orkę w końcu kontynuować. No ale nie, te pole jest serio duże, trochę mi to jeszcze zejdzie. Definitywnie. Ale kurczę, co by tu zrobić z tym nawożeniem? No przecież mnie nie stać na nic. Bo ile kosztuje wypożyczenie? Nie chcę kupować, chcę wypożyczyć najtańszy... Nawet i to. O 504 euro. O, patrzcie, a jeszcze mam tyle. A mogę jakiś większy? Nie mogę, kurde. A może ten? Nie. Na ten ma tylko 12 metrów. No co, dobra, coś wymyślę poza odcinkiem, bo... Bo teraz to jakoś mi się już nie chce myśleć. Jak ja sprawę nawożenia rozwiążę. No i teraz nie wiem, czy robić w następnym odcinku znowu żniwa. Bo mogę też no zająć się tym nawożeniem, jak sobie wypożyczę, czy to, nie wiem, czy to rozsiewacz, czy jakiś opryskiwacz, to bym sobie zrobił. Może z tego odcinek, bo pewnie oprzeję, podejrzewam, znowu na wszystkich polach zboże, więc w następnym odcinku albo będzie jakieś nawożenie, jak sobie ogarnę, może coś będę musiał. A może ja mam trochę jeszcze jakiś... A, mam tutaj jakiś, na przykład, o, soję mam trochę w tym... W silosie, tak sobie ją sprzedam, to już będzie mi stać na wynajem jakiegoś tam... rozsiewacza, tym razem chciałbym nawóz rozsiewać. O, no i to jest bardzo dobry pomysł. Już kłopot rozwiązany. Więc być może to zrobię w następnym odcinku, a dopiero wtedy będą żniwa właśnie. No, kolejne żniwa, ja wiem, że może to już być trochę nudne, ale to będą żniwa nowym kombajnem, więc to już nie bizonami, jak cały czas ostatnio, tylko nowym kombajnem, więc może być trochę ciekawiej. Okej, słuchajcie, więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Dokończę sobie tą tutaj moją pracę już poza odcinkiem. Jeżeli wam się ten gameplay podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!